Tomka ja pamiętam właściwie od zawsze. To, co uderzało w Tomku, kiedy go się bliżej poznało, wewnętrzna wolność. Jak Tomek został Tuczkiewicz prezesem, to nagle się coś ruszyło. Już w 83 roku przyjechał do Polski. To był trzeci chyba, nie? Miles Davis. To Tomek Tuczkiewicz wymyślił duet Bobiego ze mną, albo mój z Bobim. Pewno nie wiesz, się dowiesz po raz pierwszy, jaką miałeś skrzywkę, książę jazzu. No proszę, jak pięknie. Ksiądz jazzu, bardzo ładnie. Ja nie wiem, co to jest jazz, a także nie wiem, czy to jest to, co najbardziej kocham. Natomiast wiem, że ja z tym długo żyję już i to było dobre życie.